księża, siostry, drogie harcerki i harcerze, szanowni państwo. Chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować, że mogę dzisiaj być z państwem, z wami. W tak dużym gronie to naprawdę cieszy. Mimo że jest to okres zadumy, wydaje mi się, że wszyscy ci, którzy patrzą na nas z góry, doceniają to i też się radują. Pamiętajmy o wszystkich, niezależnie od religii, od narodowości, od przekonań. Pamiętajmy jednak w szczególności o naszych